Tak, wyspany, 6 godzin snu, idziemy zobaczyć Konrada i jego nową maszynę, taki krótki shot, nie chce mi się kręcić tego trypu do Teksasu, 5 zrzutek, obecnie Wyoming, Port of Entry w Wyomingu, w Sheridan. Konrad odpalił maszynę, Volvo, firma Load Safe. Ale z Calgary, także chłopak już jest w Calgary. Nie musi się tam już tułać z BC do domu, z Wyomingu jak wcześniej. No siema Konrad, siema. Nie macamy się, bo mnie zarazisz wirusem. Ty po lotniskach latałeś ostatnio z BC do Calgary, z Vancouvera. Żarty żartami, ale trzeba trochę, wiesz, uważać. Ty Konrad, a maskę otworzysz? D16. Ile on mówisz ma? 600 kucyków? 600 kucyków? Jakbyś mógł maskę podnieść? Byłbym bardzo appreciated. No, oni otwierają tak 6 czasami i o 5, wiesz? No, taki błękitny kolorek, koła 24,5, na dużych kołach stoi, hamulce bębnowe, pierścień wyważający widać jest na przodzie, czasami to się spotyka. Komin jest tradycyjny, do góry, więc jest fajnie. No, słyszę właśnie, ale... Wygląda tak samo. No. Ty, Konrad! Widzę, że ma ogrzewanie silnika. Dobry patent, to miałem w Zetorze też, podgrzewanie, czyli to mokre webasto. Na kabinę masz swoje, ale na silnik to oprócz tego też dobra sprawa. Także jest to na plus. Podgrzewanie silnika, czyli no, płynu chodzącego, tego kulantu. Ty masz ogrzewanie silnika tam u siebie. Nie mam, ale wiesz co, jest ten do czyszczenia taki... Szybę masz też pękniętą, widzę. Jest, o, szufa. Ale, no słyszę, że ci tam szumi. O! A tam masz przewód do dmuchania. Jak to? Jeżeli masz tą końcówkę zepsutą, musisz sobie kupić nową i zmienić. No. Bo to ci będzie powietrze uciekało, co nie? Szkoda, wiesz. Szkoda kompresor męczyć, bo co chwila ci będzie włączał, no i to wiesz, kompresor się niepotrzebnie grzeje, paliwo większe ci idzie, bo wiadomo, jest wtedy większe zużycie. A nie ma na silniku na tej tabliczce u góry, Konrad? Tutaj masz taką kartkę na silniku, trochę zakurzoną. Stań sobie na koło, zobacz. Przeczytaj najwyżej rękawiczką, czy tam nie masz jakichś parametrów podanych. Najlepiej zawsze z silnika czytać, bo wiesz, na drzwiczkach, na słupkach to pisze nieraz. To jest tylko buda, wiesz, rama, silniki różne wstawiają. Może tam ci będzie pisało, nie wiem, nie będę ci tam wchodził. Ja w ogóle też tak tylko w koszulę się ubrałem, jest trochę chłodno. No ale zielony, Volvo ma zielone silniki, tak. Trochę jak Detroit na zielono maluje. No na taki ma, no może nie taki fez zielony jak ten, ale taki bardziej w innym odcieniu. Nie ma. Nie ma. A jest D16 kreska 600. No, jak jest ta kreska 600, może to o to chodzi, ale nie wiem. Może o to chodzi. No ale silnik ogólnie masz suchy. Silnik ma suchy, niby na te silniki tam troszkę różnie gadają, że są bardziej podatne na jakieś różne usterki, awarie, ale ja tego tematu nie znam, bo ja tych silników w ogóle nie znam.
Zresztą, co ja się będę na temat Volvo się nie będę wypowiadał, bo ja tam Volvami jeździłem tyle, co kot napłakał. Nie, tylko jak tam troszkę do szkoły szedłem, jak przyjechałem do Kanady, to na Volvie się uczyłem, ale ja wyjeździłem chyba tylko 7 godzin i poszedłem na egzamin. Nie było tam potrzeby chodzić do szkoły, czy wyjeździć wszystkich godzin, bo ja prawo jazdy miałem z Polski, tylko trzeba było tutejsze zrobić. A tu jest BR, tam jest Goodyear, a tu jest BR. I to na przodzie. Ciekawe, to jest różne. To wygląda jak Goodyear. No. No nic, to mówisz, ładunek masz lekki. Ile ty ważysz? Ile ty ważysz? Nie wiem, to waży 8 ton. 8 ton, ja mam troszeczkę może więcej, ja mam pełną naczepę wentylacji. Nie wiem, bo to ja mam 5 zrzutek, tam wagi nawet nie podają. Tam tylko jest wyszczególnione czego ile, ale też mam lekki ładunek, bo ja mam rurki, nie rurki, kratki. Mamy na tej... Ja będę za tobą jechał, zobaczymy ile to ci tam będzie szło. Jak ty tam mniej więcej szybko jedziesz przez Wyoming? Ja muszę stanąć w Colorado w marcie, a potem w Denver w stacji benzynowej. Aha. $1.76. Aha. Za galon. No, no. Powiedziałem, że znalazłem $1.76. Dobra, tankuj. No jak jest tanio, trzeba brać tanio, nie ma co. Ale ten, bo ty masz 600 koni ten silnik i ty masz go odblokowanego całkowicie, co nie? Ty 140 nawet nim pociągniesz. Ja więcej jak 120 nie pójdę. Fredek go nie chciał odblokować. Może dlatego, że nowy trak na gwarancji nie za bardzo chyba chcą w Calgary tak otwierać. Nie, to wiadomo, to tam 110-115 już jest enough. Ale normalnie nieraz jak się gdzieś pod górkę rozpędzisz, jak załadowany, to dobrze mieć troszkę pod butem, wiesz, tą rezerwę. A sprawdzasz olej? Nie, te szybki masz już takie zadymione. Musiałbyś latarkę przyłożyć, zaświecić. Kapią ci? Nie, ja ci piękną, wiesz? No. Oj, tak to jest. No, bo to ze steringów. Ze sterujących, wiesz? Powiedziałem, mechanik będzie czekał z oponu. To się ze sterujących z konia zawsze przekłada i one tracą żywota, już te opony są dojeżdżane na czepach. A wiesz, jak to albo koło ma wywalone amortyzatory, to wtedy ci tam splackuje, co nie? Czy zbieżność zła, to też ci ścina. Inwestują w to malowanie na czepach. No. No to jest też koszt, oklejanie, malowanie. No ale jak firma takie ma priorytety, że zależy im, żeby naczepy były, no to tak robią. U nas szef się w to nie bawi. Nie ma problemów z klientami, z ładunkami, żeby jakoś się reklamować na naczepach. No karawan na przykład ma, tak jak karawana ciągnę po raz kolejny teraz. No bo byłem w Waszyngtonie, to też tam miałem takiego kruciaka, to też z karawanem. Śmieci wiozłem. Papier do Waszyngtonu z Calgary, a później puszki i butelki plastikowe, te zgniecione też w kostki, do Calgary. Także śmieci wędrują w dwie strony. Ja to mówię, śmieciowe ładunki, śmieciowy kierowca wozi. Dobra, Konrad, to jak coś, to sobie zamykaj to basko. Tak, go chciałem zobaczyć. Ale jest... Na resorach. Niedobre miejsce. O, trzeba maskę podnosić. Ja mam tak samo maskę do podnoszenia, tylko że ja mam po drugiej stronie. Bardzo, bo u ciebie jest taki zbiornik. No, po drugiej stronie. Schowany, żeby się dostać do zbiornika, jak się to poprawi. Ja. O, i tak to jest. Trzeba powoli zmykać. Ty, ile ci stało się czasu? Bo ty przyjechałeś później, godzinę po mnie. Ja już jestem gotowy, ale czekam na ciebie. Czekam na ciebie. Tutaj byśmy sobie dopompował kółeczka, co nie? No, dopompował, ale pojechał. Z AgriFresha, tam gdzie robił Charizard. AgriFresh? Ona naczepa już była... Ale naczepa była po staremu Agri, ale oni teraz są fresh. A pogoda się robi, wiatru nie ma, więc jest fajnie. Rzucimy tu okiem do kabiny. Widzę, że mu tutaj powietrze ucieka. You
ale szumi fest. Wyciek powietrza ma dosyć mocny. Powinien tam trochę poruszać albo coś to naprawić, bo to nie ma sensu, jak ci co chwila się kompresor włączy. Co? Czemu? No, bo jak dochodzi do bańki, to tam ci szumi, nieraz taki jest właśnie dźwięk, powietrze wchodzi, ale to po jakimś czasie powinno ci zniknąć, znaczy wyciszyć się, co nie? Jak on się napompuje zbiornik, bo poduszki już masz podniesione, no to już powinno być spokój, ale w kabinecie strasznie szumi. No bo tam ten kurde, tam masz straszny wyciek. Nie, to od skręcania. No weź to kup na pompie sobie ten pistolecik i może to wymień. Masz klucze jakieś? Wymień taśmę teflonową, czy jakąś tam kup coś do uszczelnienia. Może to napraw taśmę sobie kup tylko. Pokaż to. Pokaż mi to. Tutaj ten zawór masz przypierniczony. Musisz to wyciągnąć tego jigsa, bo on ci tam zatarł, wiesz? Ten tłoczek cały. Bo jest tutaj jakby był non-stop wciśnięty, wiesz? Weź jakieś obcęgi albo kombinerki, złap to, bo palcami tego nie wyciągniesz. O, spróbuj tym. Oj, takie to nieraz są małe niuanse. I co poszło? No, ja mówię, bo to po prostu wciśnięte miałeś. Ale spróbuj sobie wziąć WD-40, nie wiem czy masz, kupce na pompie, popryskaj w ten tłoczek. I wtedy możesz go poruszać. Wiesz, może on ci się, wiesz, za tam troszkę zaoliwi i będzie ci lekko pracował. Potem chcę potem zrobić. Teraz nie, wyciągnąłeś, to jest okej. Ile ci, Konrad, zostało czasu jeszcze do wypauzowania? Bo ty jeszcze masz w telefonie logbooka. No widzisz. Nie, trochę mniej. Co? No bo mi ten trochę czasu szkoda. Ty i tak w Colorado będziesz stawał dwa razy, a ja nie, ja już dojadę do Teksasu, bo ja się tankowałem wczoraj w tym Hardin, co nie, na FlyJ-u. Ja paliwa mam full, co nie, to ja sobie tak zatankowałem, bo lekki jestem, a myślę Wyoming, może być wiecznie, to zabrałem trochę wagi i ćwiartkę dolałem. A już sobie dolecę do Teksasu, chyba że w Colorado też jest dobra cena. Chodzi za mną? No, on ciebie widzi. Słuchaj, jak będzie... Nie dotykaj mnie, kurde, bo ty po lotniskach jeździł, latałeś ostatnio. Jak będzie na prądzie, to weź nową kartę Rewards, okej? Okay? No. I jak będzie w opcję lota w aplikacji, no, dodaj numer. Daj mi tą kartę, okej? Okay? Aha. To wtedy będę korzystać z karty, bo czasem na pan Bamba... Okej, ale tą starą, co mam, będę dalej sobie używał, tak? Oczywiście, będę dwie. A, bo oni mi zaaktywują po ten sam numer. Muszę tej babki pójść, żeby... Nie. Dodaję w aplikacji. No? W aplikacji, na telefonie. No? Dodaj numer karty. A. W wallecie. A, okej. Okay. No. Bo ja mam tą aplikację w telefonie. No to dodasz tam numer karty, czyli numer karty. I ona będzie podpięta pod tą starą. Bo każda karta ma swój barkod i inny numerek tam. Tak, ale ona będzie podpięta pod tą starą. Okej. Okay. No, tam oni dają tylko duże, czy oni też dają klony? Bo no wiem, że na Lowsie są... tylko duże. Na Lowsie dają dwa klony. Ale na Lowsie dają tylko kartę i dwa klony. No, i trzy razy. A na pilocie możesz wziąć ile chcesz i dodać ile chcesz. Okej, okay, jak tego to ci wezmę. No, dziękuję. Nie ma problemu. Nie, bo ja mam shower power, także wiesz, ja tankuję teraz przeważnie u nich, bo mamy dobrą cenę, więc już tak Lowsa omijam. Chyba, że muszę, to co innego. Dziękuję. No dobra, na razie, to jak coś, to na telefonie. No, żeby ci maszyna służyła, ale no, zadowolony jesteś, że już byś w Calgary startował, do Calgary wracał. Tak. Ładunki z miasta, gdzie mieszkasz, to też robi. To robi no. Będę czekał lepszą na, robotę, na nie? Wiadomość. No. Będę czekał na wiadomość z domu i dopiero wtedy będę gotowy. Ja traka mam brudnego, uwalony. Nie wiem, nawet wstyd pokazywać, paki na dole jest uwalony. Nie wiem. Nie wiem, kiedy wymyję, jak ja przyjeżdżam i odjeżdżam, kurde, ja wpadam, wypadam, jak kurde diabeł do kościoła po wodę święconą.
zapachy. No, one tak troszkę od tej zimy, one są dosyć sztywne, no troszkę je wygięło. Nie wiem, może w lecie się wyprostują, jak już będzie cieplej i będą bardziej nagrzane w słońcu. No ale się trzymają, nie są potargane. Coś tam zbierają. Nie, wymyją mi go. Albo na trasie go wymyję. No, konia wymyję, naczepy myć nie będę, bo nie nasza. A zresztą gdyby była nasza, to ja nie wiem, czym naczepy myć. Jak będzie... Konia by wypadało wymyć. Jak się nazywa ta następna waga w Wyomingu na południu? A, ta mówisz o tym Cheyenne? Cheyenne jest no. Myjnie za $40 w USA. Sam traczek? Ze 4 dychy? No u nas gościu przyjeżdża, myje, u nas gościu przyjeżdża, myje i on bierze, a on bierze chyba 45, tak brał. Tylko że w kanadolach, co nie? No tutaj 40 Amerykanów. To i tak wyjdzie, teraz Amerykan jest tak drogi, $1.5 kosztuje kury amerykański. Był $1.33, $1.34, a już kosztuje półtora. Na razie. Tam drajwuj bezpiecznie. Idź, idź, tam w środku jest. Tylko musisz wejść i w lewo, wiesz? Byłeś zresztą, dobra. Co będę mu gadał, jak już był chyba. Także uciekamy powoli. Taki krótki szocik. Tutaj mam całą paczkę gumowych rękawiczek. Spadła mi gumowych rękawiczek. W razie w gdzieś idę, to sobie mogę ubrać. Potem jak przychodzę, to zrzucam i wyrzucam, co nie, do śmietnika. Także tak, lecę. Do zobaczenia wkrótce.